Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. W zeszły rok skończyłem z wykładami w Brzozowie, czyli tutaj rzut kamieniem stąd, to ten rok zaczynam w Strzyżowie. Mam nadzieję, że będzie równie owocny jak poprzedni. O czym chcę Państwu powiedzieć? Jakbym jak się włączy, to zaraz chciałem pokazać najpierw może o czym chcę powiedzieć. Drugą prezentację bym pokazał. I drugi slajd. Tematem mojego wykładu i mojej pracy w ostatnich paru latach, pracy to tak społecznej, może jest pewnie z czego innego niż tej historii, chociaż rzeczywiście teraz już po tym, jak opublikowałem parę książek i ten temat się w jakiś sposób rozszedł, bo pierwszą z książek na ten temat opublikowałem w 2008 roku, w 2009 roku, czyli to już mija, to będzie 7 lat. I te książki się rozeszły, myślę, że mają dosyć duży wpływ na literaturę. I ten temat zaczyna się powoli przebijać. Otóż wszyscy Państwo wiedzą i słyszeli o czymś takim jak Wielki Terror w Związku Sowieckim. Wielki Terror w Związku Sowieckim, nazywany też czasem Wielką Czystką, to są krwawe wydarzenia tuż przed wojną, z lat 1936-1939. A apogeum tego Wielkiego Terroru to są lata 1937-1938. O tym, że coś takiego bardzo krwawego się dzieje w Związku Sowieckim w tych latach, było wiadomo właściwie na bieżąco, ale funkcjonował taki mit jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, że to chodzi o jakieś zamieszki wewnątrz władzy, jakieś porachunki między jednym pierwszym sekretarzem a drugim sekretarzem, o jakąś wymianę kadr. Stąd była ta nazwa Wielka Czystka. Wielka Czystka sugerowała, że po prostu czyszczono partię z jakichś tam elementów. Wygrała jedna frakcja, wymordowała drugą, jak to często na wschodzie bywa. Generalnie też było wiadomo, że w trakcie tej Wielkiej Czystki zostali wymordowani wszyscy, albo prawie wszyscy, oceniać to obecnie na jakieś 85%, polscy komuniści, to też jest może nie najlepsze sformułowanie, bo z kolei z tych 80 czy tam 90% wymordowanych komunistów polskich, w cudzysłowie, to zdecydowaną większość stanowili Żydzi. Tak? W każdym razie oni zostali wtedy wymordowani i takie informacje też przeciekały do Polski. Byli wzywani do Związku Sowieckiego i ginęli w tajemniczych okolicznościach. Po prostu znikali. Po wojnie, dopiero podczas słynnego 23 zjazdu KPZR wystąpił ze swoim słynnym referatem Nikita Chruszczow i wtedy okazało się, że ta Wielka Czystka po pierwsze była nieco bardziej krwawa niż domniemywano, a po drugie, że prawdopodobnie dotyczyła też zupełnie innej materii niż sugerowały te wszystkie kloty, te wszystkie jakieś tam przecieki czy doniesienia. Ale ponieważ sam Nikita Chruszczow był jednym z katów, jednym z ludzi, który osobiście wydawał tysiące wyroków śmierci, decydował o mordowaniu dziesiątek tysięcy ludzi, to nie był też do końca zainteresowany, żeby te rzeczy szczegółowo wyjaśnić. Co więcej, sugerował, że wszystkiemu winny jest Stalin, a cała reszta to co najwyżej no, przymuszona, niemalże z pistoletem na uszyi, była zmuszona do pewnych rzeczy, o których lepiej nie mówić. Także w sferze publicznej wtedy jeszcze wszystkiego nie ujawniono, natomiast rzeczywiście w Związku Sowieckim rozpoczęła się taka bardzo szeroka, ale tajna akcja rehabilitacji. Zrehabilitowano w granicach 2 milionów ludzi wtedy, więc ten, kto miał tę wiedzę, że to jest aż 2 miliony ludzi, to mógł się zorientować mniej więcej o skali tej zbrodni, która wtedy miała miejsce, ale oczywiście nikt tego nie wiedział. Znaczy wiedzieli ludzie w Politbiurze, wiedział Nikita Chruszczow. Pewne rzeczy zaczęły przeciekać za pośrednictwem ludzi uciekających. Był taki sowiecki dygnitarz Krawczuk, który w ramach tego porozumienia Lend-Lease
wyjechał do Stanów Zjednoczonych, został w tych Stanach Zjednoczonych, a ponieważ był wcześniej dosyć ważnym działaczem na Ukrainie, no to opowiedział, co widział. I wtedy po raz pierwszy do jakby wiedzy amerykańskiej na przykład doszła wiadomość, że coś tam bardzo jakaś taka radykalna atoma miała miejsce. Też była pewna liczba uchodźców, bo w czasie II wojny światowej, jak Państwo wiedzą, istniała Armia Własowa, istniały ruchy, formacje, przepraszam, wojskowe ukraińskie, one częściowo zostały po zachodniej stronie, przejechali potem, znaczy pewna grupa tych ludzi przejechała do Stanów Zjednoczonych i przed przybyciem do Stanów Zjednoczonych oni musieli wypełnić taką ankietę, gdzie opowiadali o różnych rzeczach, tych wywiadów Uniwersytet Harvarda zebrał około 2000, to były wywiady robione przez CIA. I na podstawie tych wywiadów też amerykańskie służby specjalne wiedziały, że coś tam się dzieje. No ale zostało to użyte tylko i wyłącznie do wiedzy tak zwanej akademickiej. Tutaj też mieli udział pewni polscy naukowcy, którzy uciekli do Stanów Zjednoczonych. Dzięki nim pojawił się taki naukowiec, którego nazwisko jest kluczowe dla zbrodni sowieckiej. On się nazywa Robert Conquest. I on opublikował pod koniec lat 60. książkę pod tytułem Wielki Terror i zasugerował na podstawie tych relacji, na podstawie jakichś tam doniesień, że jakby ta wielka czystka to był tak naprawdę szerszy proces, że dotyczył też pewnych narodowości, że dotyczył też pewnych grup społecznych, ale to wszystko było takie macanie po cienku, bo nie było wiadomo właściwie tak naprawdę, jak to było z uwagi na brak dostępu do jakichkolwiek dokumentów. W każdym razie Robert Conquest rzeczywiście miał bardzo dobrą intuicję i nagle Związek Sowiecki w roku 91 ostatecznie padł z uwagi na taką pieredyszkę, która zwykle następuje w momencie, kiedy państwo rosyjskie się zapada, to my znamy tutaj pod określeniem smuta. Wszystkie akta stały się przez bardzo krótki okres wprawdzie, ale dostępne. I wszyscy historycy, którzy zajmowali stalinizmem, no mało nie padli z wrażenia, bo okazało się, że Wielki Terror, ta historia, o której oni pisali przez lata, to jest zupełnie coś innego. Co więcej, wszystkie dokumenty niemalże dotyczące tej sprawy się zachowały. Nie tylko dotyczące jakby samego procesu decyzyjnego, ale nawet takie szczegóły jak obręcze dopiski Stalina na poszczególnych dokumentach, które akceptował. Tak? Innymi słowy, przychodził do niego jakiś taki dokument, że trzeba rozstrzelać 10 tysięcy ludzi. On pisał, no dobra, dodajcie listę, może kogoś tam jeszcze trzeba dopisać. On dostawał listę, przeglądał tą listę i pisał przy jednym, tak, tak, tego to trzeba rozstrzelać, a tego zachowajcie, tego trzeba, tego i tak dalej. I to wszystkie takie dokumenty się zachowały. I nagle się okazało, że ten Wielki Terror jest zupełnie czymś innym. Nie jest żadną wielką czystką. Okazało się, że Wielki Terror to jest szereg operacji administracyjnych polegających na mordowaniu określonych grup ludności i każda z tych operacji została zlecona przez Biuro Polityczne Sowieckie, przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli wtedy nie, tam w rosyjskiej terminologii, w tej sowieckiej terminologii z tego okresu nie funkcjonowała nazwa ministerstwo, tylko komisariat, czyli to jest ten Narodny Komisariat Wnętrznych Dzieł, co my znamy pod akronimem NKWD. Rozkaz szedł do NKWD. NKWD miało już wcześniej przygotowany plan działania i rozkaz był zgodnie z tym planem takim logistycznym realizowany. No bo jeżeli mordujemy milion osób, to trzeba posiadać odpowiednie jakby miejsca, gdzie to się dokonuje, trzeba posiadać no, sposób na przewiezienie zwłok, ich utylizację oraz zapewnić takie warunki jakby pewnej tajności, żeby ludzie na zewnątrz, nazwijmy to, żeby ta wiedza, krótko mówiąc, nie stała się wiedzą powszechną. Ale oprócz tego, że były te grupy specjalnie skazane przez władzę, to Wielki Terror miał jeszcze jedną cechę specyficzną.
Otóż miał taką cechę specyficzną, że drugą co do wielkości operacją masową wielkiego terroru po operacji Płackiej. Operacja Płacka, krótko mówiąc, skierowana była w ludzi, którzy wyrzuceni z kołchozu, zostali wcześniej za protest przeciwko temu zesłani gdzieś tam na Syberię, ale wracali na swoją ojcowiznę, robili zamieszanie i Stalin po prostu postanowił zlikwidować. Innymi słowy, jak taki człowiek wrócił, to był łapany, odwożony do więzienia NKWD, tam trafiał na odpowiednią listę i był rozstrzeliwany. I to była największa grupa. Operacja ta płacka miała charakter takiego dosłownie deratyzacji, tak? Innymi słowy limity. Po prostu przyjmowano. Na przykład w obwodzie moskiewskim takich ludzi może być, ktoś szacował, akurat pod właśnie ten słynny Nikita Chruszczow zawiadywał obwodem podmoskiewskim. I on na przykład powiedział, że jego zdaniem takich ludzi jest 10 tysięcy w tym obwodzie. W związku z czym przetworzono limit 10 tysięcy i 10 tysięcy takich ludzi miało zostać zamordowanych. Tak to się odbywało. Każdy obwód miał swój limit. Operacja Płacka miała numer 00447 i składała się z krótkiego wstępu oraz limitów dla każdego obwodu Związku Sowieckiego, gdzie było wszystko wypunktowane, jaka grupa i w jakim czasie ma być eksterminowana. I to jest największa grupa, to jest w granicach 700 tysięcy ludzi. Natomiast druga co do wielkości grupa, i to było też bardzo duże zaskoczenie, bo wiedzieliśmy o tych zamordowanych Polakach wcześniej. Tak zwanych komunistach polskiego pochodzenia. Natomiast okazało się, że ci komuniści wcale nie zginęli dlatego, że byli komunistami. Oni zginęli dlatego, bo drugą co do wielkości operacją wielkiego terroru była operacja antypolska, rozkaz 00485, która była przeprowadzona między sierpniem 1937 roku a listopadem 1938 roku. Liczba jej ofiar zawiera się w tym przedziale między 111 a 200 tysięcy osób. Według moich obliczeń to jest bliżej tej drugiej liczby. I wykonawcami bezpośrednimi tej operacji był Narodny Komisariat Inteligencji, partia, milicja, Komsomol, a nawet Sowiety, czyli takie rady miejskie, których działacze wysokiego szczebla zaangażowali się w bezpośrednie wykonawstwo tych wszystkich działań. Jak ta operacja przebiegała? Operacja przebiegała jakby równolegle do pozostałych operacji masowych wielkiego terroru. Tyle, że miała nieco inną specyfikę, bo o ile, tak jak powiedziałem, operacja płaska była oparta o pewne limity i tam właściwie te trojki nie tyle dokonywały sądu, co dokonywały doboru osoby do grupy, która trafi do tego limitu. Tu jest taki błąd, że myli się te trojki, które wykonywały, znaczy były organami sądowymi w okresie tuż po rewolucji sowieckiej, były takie trojki CK z tymi trójkami NKWD, które operowały właśnie w ramach operacji płackiej, które de facto nie zajmowały się podejmowaniem decyzji o jakiejś winie czy nie, tylko skazywały na ten limit, na wrzucenie na limit. To operacja polska miała zupełnie inny przebieg. Otóż operacja polska miała charakter tak zwany albumowy. Mianowicie szukano na danym terenie Polaków, wpisywano ich na takie karteczki specjalne, po czym listę Polaków, stąd ta nazwa album, bo to po rosyjsku się nazywało album, taka karteczka, listę z tymi karteczkami wysyłano do Moskwy, gdzie była specjalna dwójka NKWD w składzie Nikołaj Jeżow, szef NKWD, Andrzej Wyszyński, generalny prokurator Związku Sowieckiego, i oni podejmowali decyzje poprzez swoich sekretarzy, których zresztą pozornie pokażę. Możemy pokazać Wyszyńskiego i Jeżowa? Nie, zdjęcia są, tak, to one są podpisane. Duże zdjęcie. Tak, to prokurator Wyszyński, notabene z pochodzenia Polak, ale Polak, jakby jego pochodzenie polskie było trzy pokolenia przed nim. On zasłynął wcześniej podczas procesu politycznych w Związku Sowieckim, był oskarżycielem tych wszystkich Zinowiewów, Kamieniewów,
Kamieniego, przepraszam, także, także tej całej generalicji, która została stracona i był taką bardzo zaufaną osobą Józefa Stalina i on właśnie podpisywał te albumy, kierując Polaków na śmierć i w Jeżowa. Tutaj po prawej stronie. Po prawej. Jeżow to jest ten mały. Szef NKWD, a obok Frinowski, jego zastępca i też jeden z wykonawców tego wielkiego terroru. Także to są dwaj członkowie główni dwójki NKWD. Oni delegowali oczywiście potem swoich jakichś zastępców. Jeżow pod koniec operacji polskiej już stracił władzę i w jego imieniu dwójce była piękny Beria, który potem zresztą go zastąpił i skazał na śmierć. Było dwóch specjalnych takich jakby sekretarzy tej operacji polskiej. Jednego z nich, tutaj zdjęcie też możemy pokazać, to cesarski. Jeden się nazywał Minajec Cykanowski, a drugi się nazywał Cesarski, obaj życi z Odessy. Jeżeli na przykład mówimy o tym, że Adolf Eichmann był takim, zostawmy to zdjęcie, że Adolf Eichmann był takim, powiedzmy, urzędnikiem śmierci dla Żydów, no to dla nas, dla Polaków w Związku Sowieckim było dwóch takich głównych urzędników, to był ten Minajew Cykanowski i Aleksander Cesarski. Obaj, tak jak powiedziałem, Żydzi z Odessy, obaj należeli do partii wcześniej Poalej Syjon, czyli to się tłumaczy robotnicy Syjonu. To taka była partia socjalistyczna, która była na zewnątrz ruchu komunistycznego, ale potem bardzo wielu członków tej partii wstąpiło do partii bolszewickiej. Tutaj na tym zdjęciu jest tak zwany Czorny Worow. Jak lista Polaków trafiła do tego urzędu NKWD lokalnego i już znane były adresy, no to taka właśnie czarna wrona, czarna półciężarówka jeździła i zbierała tych ludzi. I to był taki, ludzie się tego strasznie bali, bo jak się pojawiła na jakiejś ulicy, to wiadomo było, że ktoś wyjedzie i nie wróci. Ta dwójka NKWD zbierała albumy były zatwierdzane i jak album został zatwierdzony, to informacja o tym telegraficznie wracała do regionalnego zarządu NKWD i regionalny zarząd NKWD wykonywał egzekucję. Bo tutaj nie można mówić o wyrokach, bo wyrok to jest wtedy, kiedy mamy sprawę sądową, a tutaj, jak to się po rosyjsku określa, to jest postępowanie w nie sumiennym, czyli pozasądowe, administracyjne, tak? Więc ciężko mówić, że mieliśmy do czynienia zarówno w działalności trójek, jak i tej dwójki o wyrokach, to jest po prostu decyzja administracyjna o wymordowaniu tej grupy ludności. Na początku operacja polska, zgodnie z tym rozkazem 00485, miała trwać 3 miesiące, czyli od mniej więcej końca sierpnia do początku listopada, ale rozwijała się tak intensywnie, że postanowiono ją przedłużyć. W listopadzie, w październiku i w grudniu też zresztą na wzór operacji polskiej rozpoczęto inne operacje narodowościowe na dużo większą skalę, odbudowano też Estończyków, Łotyszy, Greków, tam było ich troszeczkę na południu Ukrainy, na Krymie było troszkę tych Greków, to prawie wszystkich mordowano. Bułgarów mieli też jakieś tam minimalne ilości. Także powstała koncepcja, że tamte narodowości też mogą być jakoś związane agenturalnie z Zachodem, więc trzeba je zlikwidować. Mniej więcej w grudniu pęd tej operacji kułackiej bardzo, w grudniu 1937 roku bardzo, bardzo się osłabił. I wydawało się, że ten cały wielki terror skończy się w 1937 roku, ale doszło do takiego zjazdu oficerów NKWD i tej wierchuszki Politbiura. Biuro Polityczne to jest ta grupa w partii, która decydowała o wszystkim. I zdecydowano, że ponieważ to idzie tak dobrze i rezultaty są tak wspaniałe, co więcej był pewien nacisk oddolny od
szefów regionalnych zarządów NKWD, żeby jeszcze więcej tych limitów dawać, żeby jeszcze nie wszyscy Polacy drżnięci, że w połowie stycznia Wielki Terror ruszył ze zdwojoną siłą. Ocenia się, że w tej pierwszej połowie zginęło z tego ponad miliona wymordowanych jakieś 40%. Najostrzejsza faza Wielkiego Terroru z punktu widzenia polskiego to były pierwsze 3 miesiące 1938 roku. Wtedy zabrakło im tych Polaków oficjalnie spisanych, bo technika jakby wybierania tych Polaków była taka, że oni mieli tych Polaków gdzieś tam zapisanych w jakichś rejestracjach takich urzędowych, w szkołach, w pracy, w jakichś miejscach pracy, też w partii komunistycznej, ale w pewnym momencie tych Polaków już takich spisanych, gdzie można było po prostu na podstawie dokumentacji wziąć taki samochód i po Polaka pojechać, zabrakło i zaczynano jakby dobierać już z czasem już zupełnie nawet przypadkowe osoby i zaczęto też robić coś w rodzaju łapanek. Najbardziej znana, opisana historia o takiej wielkiej łapance to jest historia polskiego Białego Stoku, małej wioski, no nie takiej małej, bo 1000 mieszkańców, z okolic Tomska, na tej takiej bliższej Syberii. To byli ludzie, którzy w ramach Stoły Bylowskiej, takiej reformy polegającej na rozdawnictwie ziemi na Syberii, przyjechali z okolic, z Grodzieńszczyzny, krótko mówiąc, osiedli tam, zbudowali własną wioskę, nazwali ją Polski Białystok, na wzór Białego Stoku, tego prawdziwego. I wtedy po prostu przyszła w 1938 roku, w marcu, tyla riera wojsk NKWD i wszystkich mężczyzn zabrano. Wróciło tylko dwóch, prawdopodobnie agentów NKWD, którzy byli w tej wiosce jakoś tam wyklasowani. Także doszło jakby już do takiej zupełnie czystej rozprawy, już bez żadnych tam specjalnych białych rękawiczek. Wielki Terror zaczął się troszeczkę i ta operacja polska zaczęły wyhamowywać pod koniec wiosny 1938 roku z uwagi na to, że Mikołaj Jeżow zaczął mieć osobiste problemy. Czy tam mamy zdjęcie takiego pana Juszkow, się nazywa? Nie mam. Dobra, to włączmy tego Ustyńskiego. Ustyński na samym dole. To akurat jest nawet dwóch, to jest Aleksander Ustyński i Kosio po prawej. To są Ustyński, to był szef NKWD na Ukrainie, Kosio, to był szef partii tam na Ukrainie. Jeżow zaczął mieć problemy, bo w maju 1938 roku zawezwał do siebie, żeby go wyrzucić i zamordować szefa zarządu NKWD z okręgu dalekowschodniego, niejakiego Liuszkowa. Liuszkow jako oficer doświadczony wiedział, czym grozi tego typu delegacja do Moskwy i zamiast przyjechać do Moskwy, uciekł do Japonii. Jak uciekł do Japonii i przekazał, także prawdopodobnie o Wielkim Terrorze wszystko wiedzieli Japończycy, a przynajmniej wywiad japoński. Jak uciekł do Japonii, to Stalin doszedł do wniosku, że to jest bardzo dobry pretekst, żeby skończyć z Jeżowem i zrzucić na niego ciężar ewentualnych problemów związanych właśnie z tym mordem, który w tym momencie już objął milion osób i naprawdę stawał się pewnego rodzaju kamieniem u szyi. Jeżow w tym momencie poświęcił całą swoją uwagę na obronę swojej pozycji w tej administracji. W związku z tym nie miał czasu na działania operacyjne. Efekt tego był taki, że wprawdzie albumy z terenu zaczęły, ciągle spływały, natomiast nie były rozpatrywane w Moskwie. Na początku lipca 1938 roku było w granicach 100 tysięcy tych albumów nagromadzonych w Moskwie i nie było Jeżowa, który tam naprawdę dokonywał różnych cudów, żeby po prostu przetrwać. No, jedną z takich mniej racjonalnych jego taktyk było permanentne pijaństwo też, więc jak tylko trzeźwiał, to próbował się ratować, ale Stalin już go nie chciał przyjmować. W każdym razie w związku z tym została przeprowadzona decyzja o zmianie trybu operacji polskiej.
zlikwidowano ten tryb, bójkowy i zdecydowano o powołaniu tak zwanych asowych, czyli szczególnych trójek do rozpatrzenia losów Polaków, które były już na miejscu, czyli w regionach, w poszczególnych obwodach wszędzie były takie trójki. Spowodowało to oczywiście przyspieszenie radykalne, bo te trójki postanowiły się wykazać, nie wiedziały, że Stalin już myśli o tym, żeby ten wielki terror zakończyć, że w ogóle chce Jeżowa wyrzucić, więc przystąpiły dynamicznie do pracy, nie wiedząc o tym, i te 100 tysięcy albumów zostało, krótko mówiąc, wystrzelane. Generalnie te trójki miały działać do końca września 1938 roku. Po wrześniu 1938 roku operacja polska trwała już raczej metodą inercji i nadal tych Polaków łapano, aczkolwiek już właściwie bez żadnego uzasadnienia prawnego, a była ciągnięta na przestrzeni ponad roku i polegała, krótko mówiąc, na mordowaniu zupełnie niewinnych ludzi. To jest Aleksander Uspieński. On prowadził operację polską na Ukrainie. On się też zorientował, ponieważ był z takiego starego zaciągu czekistów, też żyje oczywiście. On się zorientował, że sprawy idą w złym kierunku. Próbował w Kijowie sfingować swoją śmierć. Zostawił list i że tam wyskoczył niby do Dniepru. I ukrywał się pod Moskwą przez pół roku prawie. Złapano go dopiero na początku 1939 roku. On jest o tyle jakby ważny z punktu widzenia operacji antypolskiej, że to na Ukrainie, ponieważ tam było najwięcej Polaków, to też najwięcej Polaków zginęło. I tutaj jakbyśmy mogli, tam by powinno być mało. Nie, ta kolorowa. O tak, tak. Wielki terror był prowadzony na terenie całego Związku Sowieckiego. Innymi słowy, Polaków łapano zgodnie z tym rozkazem i na Sakhalinie, i na Kamczatce, i na Syberii, tam gdzie mówiłem. A jest znacznie, tak? Proszę nacisnąć. Laser. A, laser. Czyli Sakhalina tutaj w książce opisuje taką ciekawą historię właśnie o człowieku, który dwukrotnie przeżył swoją śmierć. I to był Polak, który... Tu jest ten rejon, tu jest miejscowość Harbin. W Harbinie było bardzo wielu Polaków. Z uwagi na to, że to była centrala budowy tej kolei syberyjskiej, bajkalsko-amurskiej. Po rewolucji Polacy z tego rejonu, jak też wielu tak zwanych białych Rosjan, uciekło właśnie do Harbina. W Harbinie były parafie polskie. Potem na mocy porozumienia japońsko-sowieckiego Harbin wpadł w ręce sowieckie i wielu Polaków w tym momencie znalazło się w Związku Sowieckim. Oni też wszyscy zostali potem zamordowani. Część uciekła dookoła tutaj Azji, przypłynęła w 1937 roku, w 1936 roku do Gdańska, ale ta część, która tutaj została mordowana. Tutaj w książce mam opis człowieka, który właśnie gdzieś pod Sakhalińskiem, czyli na wyspie Sakhalin, nie wiedział, dlaczego go próbowano strzelać, ale trafiono go tylko tak lekko w potylicę i ocknął się, wygrzebał się z tego stosu trupów i poszedł do jakichś kołchoźników po pomoc. Ci kołchoźnicy oczywiście go wydali. Więc znowu trafił w ręce tego samego NKWD-zisty, który tam parę dni wcześniej go złapał, jakiego sierżanta Dryjacewa. I zachowało się przesłuchanie, gdzie ten Polak tłumaczy, co się stało, tak? No to było bardzo istotne z punktu widzenia logistyki, żeby uniknąć takich pomyłek. Więc on tu tylko pytał, jak to się stało, że co? Wieźli się, to on mówi, wieźli. I co, po schodach cię spuścili? Mówi, tak, nawet spadło, bo miałem ręce związane, tak? A to jak się rozwiązałeś, tak? To mówi, no nie wiem, jak, bo to już potem było jakoś tam od drzewa. Mówi, i co, i się ocknąłeś, czy cię nie strzelili w głowę? Mówi, no nie strzelili chyba, bo tylko krew mi kapała, ale straciłem przytomność, tak? Więc potem prawdopodobnie to zeznanie było użyte, żeby tę procedurę poprawić.
Natomiast główne dwa skupiska Polaków, no to była oczywiście Ukraina obecna oraz Białoruś. I z tych około 200 tysięcy ludzi, którzy zginęli, 200 tysięcy Polaków, około 1/3 przypada na Białoruś, 1/3 na Ukrainę i pozostała 1/3 na całą Rosję, w tym zwłaszcza dosyć dużo Polaków było w Leningradzie, czyli w Petersburgu, w Moskwie i właśnie w rejonach syberyjskich. Austriański szef NKWD ukraiński prowadził tą operację mordowania Polaków z Kijowa. Kijów zresztą został stolicą Ukrainy w 1936 roku dopiero. Został przeniesiony z Charkowa. Także obraz wielkiego terroru, który ujawnił się w tych dokumentach, tak jak powiedziałem, bardzo precyzyjnych dokumentach, które niestety teraz znowu są zamknięte, ale na szczęście większość z nich albo zdołano przekopiować, albo ich kopia znajduje się w Kijowie, dlatego, bo jak administracja funkcjonuje, to ona wytwarza kopie swojej działalności, które są kierowane do poszczególnych swoich jakby terenowych oddziałów, tak? Więc cała jego produkcja Stalina jest obecna we wszystkich głównych miastach tego imperium, żeby ci ludzie, którzy wykonują polecenia, no mogli wiedzieć, co mają wykonywać. W związku z tym w archiwum w Kijowie, w archiwum SBU jest no, cały kompleks tych dokumentów zarządczych Związku Sowieckiego i w tej chwili to archiwum w ramach wrogości ukraińsko-rosyjskiej jest otwarte po tych wydarzeniach na Majdanie. Ja to wykorzystałem i tam jeżdżę dosyć intensywnie. Nawet teraz za 3 tygodnie będę miał kolejny wyjazd tam na taką kwerendę, żeby przejrzeć te dokumenty do końca. To nie jest takie proste, bo to jest 1 000 000 domów w tej chwili. No i wszystkie dokumenty są. I przez wiele, wiele lat nie można było znaleźć głównego rozkazu, czyli 00485. Rozkaz 00485 pojawił się po raz pierwszy w książce Słożna jażizn generała rozwiedki Sudopłatowa, czyli skomplikowane życie generała wywiadu Sudopłatowa. Sudopłatow to jest taki ich ikona sowieckiego wywiadu, który robił na Zachodzie różne tam jakieś szpionaże, a potem został zamordowany po wojnie, w ramach jakichś tam rozgrywek wewnętrznych i jego syn, który też został jakimś tam agentem, jak tylko Związek Sowiecki upadł, napisał jego życiorys i tam wrzucił, nie wiadomo skąd, najwyraźniej miał dostęp, ten rozkaz 00485. Stąd ten rozkaz w ogóle był znany. Natomiast przez lata nie można było dotrzeć do jego oryginału. Potem pojawiła się właśnie informacja, że on jest w Kijowie. Ta wersja ukraińska. No i postanowiłem to sprawdzić. Pojechałem do Kijowa i tam udało mi się ten dokument znaleźć, jakbyśmy pokazali drugą prezentację. Tak, i kolejny obrazek. Jeszcze kolejny. O, i to wygląda tak. Bo jak działało to administracyjnie? To działało to tak, że jak Politbiuro podjęło decyzję, kierowało decyzję do NKWD i NKWD tę decyzję rozsyłało do regionalnych zarządów NKWD w formie rozkazu. I to był rozkaz 00485, gdzie było jakby napisane, co te regionalne zarządy NKWD, a regionalny zarząd NKWD był w każdym większym obwodzie, Republice Związkowej, Republice Autonomicznej. W sumie takich zarządów NKWD było około 70. W związku z czym ten rozkaz drogą telegraficzną był jakby stworzony na nowo w 70 miejscach. I na Ukrainie on był zrobiony w około 15 miejscach, gdzie się udało znaleźć dwie kopie. Także tutaj to jest teczka, która w której się ten dokument znajdował.
jest napisane, że sabia ziemno sekretno, czyli ściśle tajne, ale jest pieczątka ras sekreciano, czyli odtajniono. I z tej daty wynika, że zostało to odtajnione w 2011 roku. Także jakby dalej pokazać, jak to wygląda. Jeden dokument to była tylko kserówka. I tutaj jest napisane naczelnik DTO GUGB KWD, czyli naczelnik jakiegoś tam oddziału transportowego, Główne Pragnienie Gospodarstwa Jednej Bezpieczności, Charków. Innymi słowy, to trafiło, to jest z jakby zarządu NKWD zajmującego się kolejami na linii charkowskiej. I to jest treść tego rozkazu. Ja można pokazać kolejną stronę. Jeszcze kolejną. O, tutaj są podkreślone, one były kategorie podatków przeznaczone do złapania i zlikwidowania. I teraz pokażę drugi dokument. Jeszcze dalej. O. A to jest w drugiej teczce. To samo też w 2011 było odtajnione. Pokażę zawartość. I tutaj tym razem jest druk taki, w jakiej formie to było stworzone w 1937 roku. I tym razem to jest też zarząd linii kolejowej, z kolei tego, znaczy ochrony linii kolejowej NKWD Odessa. Czyli tych głównych też no, albo nie chcieli pokazać, albo nie, na razie jeszcze nie znaleziono. No było, tak jak powiedziałem, na Ukrainie wersji tego dokumentu około 17. 17 było podmiotów, które wykonywały tę operację i dwa dokumenty udało mi się wynaleźć. No i ten dokument przekazałem też do Wikipedii, w tej chwili w dokumentacji Wielkiego Terroru. No, stanowi jeden z ważnych punktów. Zauważyłem, że to już się w polskiej Wikipedii, natomiast już w tej chwili się znajduje w co najmniej kilkunastu wersjach językowych, także ta informacja się rozszerza. I teraz, zanim przejdziemy do pytań, parę takich jakby krótkich opinii na temat tego, dlaczego właściwie ta operacja antypolska zaistniała. Skąd Stalin miał taki pomysł, żeby coś takiego zrobić? Dlaczego inne narody tam troszkę też mordował oczywiście, ale nie tak kompleksowo jak naród polski? Otóż administracyjnie jakby powodem wdrożenia operacji było to, że na podstawie doniesień różnych tam organów NKWD Polacy podobno chcieli przerzucić wtedy, mówię ogólnie o całej połowie, drugiej połowie lat 30. Dziesiątki tysięcy szpiegów, którzy to szpiedzy podobno mieli no, rozłożyć kompletnie Związek Sowiecki, w tym wymordować Stalina. Ta kilkudziesięciotysięczna organizacja szpiegowska miała się nazywać POW, Polska Organizacja Wojskowa. Tutaj ta nazwa jest nieprzypadkowo zbieżna z organizacją POW, stworzoną przez marszałka Wisława Piłsudskiego w 1916 roku, przepraszam, w Warszawie, która rzeczywiście tworzyła pewnego rodzaju takie placówki wywiadowczo-informacyjne w miastach, które miały ewentualnie wejść w skład państwa polskiego. Innymi słowy, w takich miastach jak Lwów, Wilno, Białystok, Grodno, ale też Kijów. Była też placówka Polskiej Organizacji Wojskowej w Moskwie, która miała raczej taki charakter, nazwijmy to, quasi ambasady nawet tego tworzącego się państwa polskiego, które chciał przyjąć Józef Piłsudski, więc na wszelki wypadek już tworzył pewną strukturę paradyplomatyczną. Tak? Organizacja POW funkcjonowała do 21 roku i została przez władze polskie zlikwidowana, przez Piłsudskiego została zlikwidowana specjalnym rozkazem. Wcześniej doszło do szeregu wsyp. Krótko mówiąc, na zajętych przez siebie terenach Sowieci przedstawicieli POW wymordowali, zwłaszcza znane są historykom
zdarzenia, które w tym kontekście miały miejsce w Moskwie i w Kijowie. W Kijowie tych ludzi była garstka, ale to były dosyć wpływowe osoby. Taka, powiedzmy, złota młodzież kijowska polskiego pochodzenia, kilkadziesiąt osób, one zostały wymordowane w 1920 roku, ostatecznie w 1921 roku. Także tego POF już wtedy w ogóle dawno nie było, ale używano tutaj takiej nazwy. No tutaj są podane te liczby, które tych agentów mówimy, że 15 tysięcy, 9 tysięcy, czyli tam prawie 30 tysięcy, bo tam jest napisane, że w jednym regionie, w drugim regionie i że podobno jakieś dziesiątki tysięcy szpiegów miały przyjeżdżać. No skąd, jak oni to wymyślili, możemy w drugą stronę wskazać? Skąd oni to wymyślili, to ciężko się właściwie zorientować. No tutaj jest napisane 5 tysięcy, czy 1000. Nic takiego nie było, nie? Jak się okazało, Sowieci ku własnemu zaskoczeniu, jak zajęli w 1939 roku we wrześniu Lwów, to ten nasz nieszczęsny wywiad okazał się tak doskonałym wywiadem, że zostawił niemal w komplecie wszystkie dokumenty. Były jakieś próby zniszczenia, sądząc o tym, że brakuje jednego rocznika, a wszystkie pozostałe najszczegółowiej opisane operacje, wszystkie pozostały na papierze w tym lokalu, w centrum Lwowa. I oni sobie to wzięli, to jest wszystko w archiwum w Kijowie i wynika z tego, że w ogóle tych etatów tego wywiadu na wschód to było w granicach 40. Więc takie były realia w latach 36-39, to już tam w ogóle nikogo nie było. Po wschodniej stronie kompletnie nie widzieliśmy, co się dzieje. Ale, jakbyśmy jeszcze kolejną stronę pokazali, ale jak czytamy kategorie potem, to są te kategorie tej ludności, które są jakby objęte operacją, to okazuje się ostatecznie, że każdy Polak pod to może trafić. I to jest tutaj sformułowane w tym ostatnim punkcie. Jest napisane, najbardziej aktywna część miejscowych, antysowieckich i narodowych elementów z polskich rejonów. Czyli właściwie każdy, kto był za bardzo ich zdaniem aktywny, w sensie antysowieckim i nacjonalistycznym, no jak wiadomo, pod taką kategorię można podpisać każdego, kogo tylko chce. Takie było w każdym razie uzasadnienie w rozkazie, że miała być jakaś super organizacja szpiegowska i trzeba ją zlikwidować. Tylko dlaczego zlikwidowano 200 tysięcy w związku z tym, to już nie jest jasne. Ale oczywiście prawda jest taka, że ta polska mniejszość zginęła zupełnie z innego powodu, ale z powodu takiego bardzo tradycyjnego. Otóż Rosjanie już od czasów co najmniej Katarzyny mieli, krótko mówiąc, plan, żeby zlikwidować Polskę jako niezależny byt. Udało to się zrobić stopniowo w ramach zaborów, a potem w ramach wskutek powstań też, wskutek bardzo takiej polityki zdecydowanej i konsekwentnej, stopniowo udawało się coraz większe terytoria byłej pierwszej Rzeczpospolitej depolonizować. Dość powiedzieć, że miasta typu Kijów, to były miasta na początku XIX wieku w zasadzie w zakresie jakby rzemieślników, w zakresie tej szlachty, w bardzo dużej części polskie. Jeszcze nawet potem w okresie I wojny światowej, jak ci ludzie się zjechali z terenu, których nie zdołano jakoś wykorzenić z polskości, też ten Kijów od nowa uzyskał taki polski charakter. Ale generalnie krok po kroku ta rusyfikacja postępowała. I to do tego stopnia, że przecież jak tuż przed I wojną światową chciałem dwa kolejne fragmenty, tam Chełmszczyznę, przyłączyć bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego, myślano dalej o Łomżynie, o Łomży. I stopniowo, kawałek po kawałku, ta polskość miała być likwidowana. Tymczasem państwo polskie się odrodziło i to dla tej władzy sowieckiej, która miała jednak charakter rosyjski, było
bardzo dużym, delikatnie mówiąc, dyskomfortem. To była też podstawa całego stosunku między Polską a Związkiem Sowieckim przez dwudziestolecie międzywojenne. Po prostu, o ile Niemcy, a powiedzmy część niemieckich partii, polityków wprost dawała do zrozumienia, co o tym sądzą, to w sensie o Polsce, to Rosjanie też cały czas dawali to do zrozumienia, ale jakby skupiło się na tej mniejszości. Co więcej, istniała taka obawa na początku, powiedzmy w połowie lat 30, przepraszam, że Polska rzeczywiście sprzymierzy się z Niemcami, że Niemcy razem z Polakami zaatakują Związek Sowiecki i wtedy ta polska mniejszość ujawni się jako piąta kolumna i pomoże, krótko mówiąc, ten Związek Sowiecki rozbić. Także przyczyna wymordowania tych Polaków jest z jednej strony, to jest taki tradycyjny antypolonizm rosyjski, z drugiej strony to są te takie zupełnie nieracjonalne obawy przed sojuszem polsko-niemieckim. Zachowały się takie dokumenty, ja je cytuję też w tej książce, gdzie marszałek Wąszyłow wprost rozpatruje, czy polsko-niemiecki atak pójdzie od góry tych Błot Poleskich, czy od dołu. Innymi słowy, czy będzie ta ścieżka taka północna i to wtedy tam rozpisują sobie, że pójdzie 20 niemieckich dywizji, 10 polskich i 3 litewskie, a jeśli od dołu, no to pójdzie 15 polskich i 10 niemieckich, tak? Tak sobie to mają rozpisane. Jak to było zupełnie oczywiście nierealne, bo Polacy, jak się okazało ostatnio, nie mieli w ogóle żadnego pomysłu na to, co robić ze wschodem. Okazała się to ostatnio taka książka Plan Operacyjny Wschód. Innymi słowy, o tym, co polska generalicja myślała na wypadek ataku sowieckiego. No, okazuje się, że w ogóle nic nie myśleli i chcieli uciec do Warszawy. Stanąć, krótko mówiąc, chcieli zrobić to samo, co zrobili z Niemcami, tylko w drugą stronę. Stanąć na linii Wisły, tylko po stronie niemieckiej. A jak przychodzi Niemcy, to chcieli stanąć na linii Wisły, tylko po stronie wschodniej. Także ta myśl taktyczna, no, powiedzmy, była dosyć no, nieskomplikowana. No i jest jeszcze trzecia przyczyna tej całej sytuacji. Otóż oprócz tej takiej rosyjskiej niechęci do polskości, bardzo niechętną Polaką grupą w Związku Sowieckim byli komuniści pochodzenia żydowskiego. Dlaczego oni byli niechętni? O tym można by długo mówić. W każdym razie generalnie ich nastawienie zawsze było wobec Polaków no, bardzo, bardzo nieprzyjazne. A tak się złożyło, że wskutek różnych perturbacji ten jakby zestaw operacyjny oficerów NKWD, którzy wykonywali operację polską, to byli w zdecydowanej większości Żydzi. Jak przyszedł Beria, to on dokonał czystki w NKWD, zlikwidował niemal wszystkich tych oficerów, którzy wykonywali wielki terror. W związku z tym ci ludzie niemalże w komplecie zginęli w latach 38-40. Natomiast stąd nie można się ich spytać dokładnie, nie można było, żaden nie zostawił jakichś wspomnień. Jedyne jakby ich opinie, jakie mieli w tej sprawie, można odczytać z zeznań, które składali podczas procesów, które im wytaczano za ten wielki terror właśnie w tych latach. To oni tam często mówili, no, że... Znaczy po pierwsze oczywiście się do niczego nie przyznawali, mówili, że wykonywali tylko rozkazy, że jeżeli są jakieś przegięcia, no to nie my, tylko kolega, no to teraz obserwujemy historię Lecha Wałęsy, to dokładnie to samo. Tak? Ale niektórzy opisywali okoliczności, jak to po kolei zachodziło, wybielając się oczywiście na masową skalę. W każdym razie w 1936 roku, jeżeli chodzi o strukturę narodowościową tego takiego Abwehrsastawu, czyli tego wyższej grupy oficerów operacyjnych NKWD, to ponad połowa to byli Żydzi, około 30% to byli Rosjanie, było trochę Niemców, trochę jakichś tam przedstawicieli ludów kaukaskich, sporo było Łotyszy i wtedy był tylko jeden Polak.
Polacy z NKWD zostali wyrzuceni w 1931 roku niemal w całości, właściwie nawet nie tyle z NKWD, co wtedy się nazywało OGPU, a resztki potem tam stopniowo były likwidowane. Ten jeden ostatni oficer, który zresztą był szczególnie chroniony tylko dlatego, że był mężem siostry żony Stalina i wszyscy myśleli, że skoro on ma takie koneksje, to jest niewyruszenie, więc go nie ruszano, ale potem jak go zaaresztowano, to zapytano, władze się te niszczy spytały Stalina, czy ma coś przeciwko likwidacji tego oficera, bo właśnie, że niespecjalnie, także został też zlikwidowany. Tak więc no, to jest, myślę, że nastawienie tych oficerów do Polaków też musiało w jakiś sposób wpłynąć na to, że jakby tą operacją zajęli się szczególnie intensywnie. No, tak jak powiedziałem, dwóch tych takich Eichmannów tej operacji, to jeden to się nazywa Minajek Cykanowski, a drugi Cesarski. Obaj zostali zlikwidowani w 1940 roku, więc też no nie zostawili jakichś tam wspomnień, natomiast być może zostawili zeznania, ale jak na razie nie udało się do nich dotrzeć. Może by powiedzieli coś więcej, jak to wszystko się... Być może powiedzieli coś więcej, jak to wszystko się wykonywało, ale ponieważ oni byli sądzeni w Moskwie, to ich też i ich teczki znajdują się w Centralnym Archiwum FSB w Moskwie, które w tej chwili jest niedostępne i prawdopodobnie nie będzie jeszcze dostępne co najmniej do momentu, kiedy upadnie Putin. A kiedy upadnie Putin, no to tego nie wiem. Także reasumując. Wielki Terror, który jest znany też z różnych takich literackich przedstawień, ten funkcjonujący w świadomości takiej, nazwijmy to, ogólnohistorycznej, to jest zupełnie co innego niż ten prawdziwy. Tak? Wielki Terror prawdziwy to są operacje ludobójcze skierowane przeciwko Kułakom i Polakom oraz w mniejszym stopniu przeciwko paru innym grupom narodowościowym Związku Sowieckim. Jest to wiedza, która się pewnie za jakieś, nie wiem, 10-15 lat przebije do takiego mainstreamu historycznego, no bo każdy taki proces historyczny zabiera czas, jakby, żeby zaistnieć w szerokiej świadomości. Ale jest to fakt o tyle ważny, że wynika z tego, że pierwsze ludobójstwo etnicznie nacechowane, związane z II wojną światową, bo trzeba powiedzieć, że my mamy oczywiście taki zawężony troszeczkę, zawężone postrzeganie II wojny światowej, że wszystko się zaczęło 1 września na Westerplatte czy gdzieś tam, oczywiście to nie jest prawda. Tak naprawdę II wojna światowa zaczęła się mniej więcej w 1936 roku, a na serio, tam na wschodzie zwłaszcza, to w 1937 roku, w grudniu '37 roku przecież jest ta słynna rzeź Nankinu, tak? Gdzie wojska z kolei japońskie mordują kilkaset tysięcy mieszkańców pochodzenia chińskiego, mongolskiego. Nie wiadomo właściwie do końca dlaczego, jakiejś takiej, po prostu krótko mówiąc, orgii jakiejś takiej, nie wiem czego. Bo do dziś to nie jest jasne, na czym to polegało, no, ale tam chodziło o jakieś sceny takich zupełnie szokujących. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tej historii. Typu, że sobie robili zawody na to, kto więcej zetnie głów jednym mieczem, tak? I tam zdaje się, że rekordzista potrafił 10 pociągnąć, jeżeli się tam dobrze ustawił. Także to już się działo podczas tej II wojny światowej i ta pierwsza etnicznie nacechowana rzeź to nie miała miejsca w Holokauście, tak? Tylko miała miejsce właśnie w Związku Sowieckim. Była wykonywana przez Rosjan, komunistów rosyjskich i żydowskich, tak? I w dodatku, o ile o Holokauście praktycznie nic nie wiemy, w sensie dokumentalnym, nie zachowały się żadne dokumenty, z wyjątkiem pewnych tam dokumentów dotyczących transportów, dotyczących no, tej konferencji w Wannsee, dotyczących przemówienia poznańskiego Himmlera, gdzie on tam mówi, że musimy już, ale też ezopowym językiem, jakby zdjąć rękawiczki i zabrać się do pracy bez skrupułów, tak? Ale nie ma ani rozkazu Himmlera żadnego, ani rozkazu Goebbelsa, podobno, znaczy Goebbels był w Treblince, był w Oświęcimiu,
ale co on tak widział, czy on tak był jako osoba wykonawcza, nie wiadomo. To tutaj mamy wszystko zdokumentowane w szczegółach, mamy jakby rozkazy od samej góry do samego dołu, rozkazy wykonawcze, listy wszystkich. My znamy wszystkich z nazwisk, którzy zostali zamordowani, albo prawie wszystkich. Wiemy, gdzie oni leżą. A gdzie leżą? No, krótko mówiąc, pod każdym większym rosyjskim miastem. Tak? Słyszeli Państwo takie nazwy jak Bykownia, Kuropaty, czy tam, nie wiem, słyszeli Państwo pewnie o mordzie w Winnicy, bo jak Niemcy tam przyjechali, odkopali kilkadziesiąt tysięcy trupów, się zastanawiali, co to za jakaś tam szczególna była rzeź pod tą Winnicą. A prawda po prostu jest taka, że pod każdym większym rosyjskim miastem jest miejsce, gdzie te trupy chowano. Tak? Więc pod każdym miastem jest taka nekropolia, jak te Kuropaty czy Bykownia pod Kijowem. Tak? Także o tym wszystko, więc to jest grupa, która już wymiera. Tak? My tam razem z kolegą, to jest Marek Pokrowski, też z najbliższego czasu, jeździliśmy parę lat temu i oni wtedy byli jeszcze młodsi, to jest 2008 rok, czyli to jednak 8 lat temu, to byli powiedzmy po 70 albo pod 80, teraz już mają odpowiednio więcej lat. I zbieraliśmy ich relacje. Te relacje oczywiście są takie bajkowe, bo to wszystko się działo w tajemnicy, więc oni tak naprawdę nie wiedzieli, co się dzieje, tak? Że tam ktoś zniknął, że matkę czy ojca wywieźli, to oni nie wiedzieli dlaczego oni wracają. Nikt im tego nie wyjaśnił. Nie było, że dzwonią tam do urzędu i się pytają, proszę pana, jest operacja antypolska, że tam pan rozumie. Nie, nie. Było powiedziane, że nie wiemy, gdzieś wyjechał, zniknął. Także po pierwsze, potomkowie tych ofiar ciągle żyją. Jeżeli mamy 200 tysięcy ofiar, to zgodnie z zasadami statystyki to jest w tej chwili cały czas co najmniej kilkanaście tysięcy osób. Po drugie, no, tym ludziom jak najbardziej należą się jakieś odszkodowania za to, co się stało. Oni jedynym odszkodowaniem, jakie ich spotkało, to jest to, że jeżeli bardzo poprosili, to dostali rehabilitację tego zamordowanego. Taki świstek, krótko mówiąc, że było napisane, że decyzja podjęta w trybie rozkazu 000485 i tak dalej, była bez powodów, a operacja była poza prawem, tak? I tak dostali świstek. To jest jedyne, co pojęta władza, która zamordowała i pozbawiła majątku, bo podczas prowadzenia tych operacji, oprócz tego, że ich mordowano, to zabierali majątek i w każdym z tych rozkazów ten element zabrania majątku jest zawsze uwzględniony. A co więcej, część tych ludzi nawet sobie nie zdaje sprawy ze swojego pochodzenia, bo małe dzieci, o ile nie zajęli się nim członkowie rodzin albo jacyś krewni dalsi, to trafiały do tworzonych ad hoc obozów koncentracyjnych dla dzieci i były wynaradawiane. Też ciągle tam jest co najmniej kilka tysięcy osób, które sobie nie zdają sprawy z polskiego pochodzenia, żyjących, a grupa ta była, można by ją oceniać na kilkadziesiąt do 100 tysięcy osób w pewnym momencie. Po prostu jak wymordowano milion osób, to proszę sobie zwrócić uwagę, w społeczeństwie, które miało wtedy 160 milionów, 150 milionów, przepraszam, mniej więcej, to proszę zwrócić uwagę, że nagle pojawiła się grupa dzieci bezdomnych, powiedzmy dwukrotnie większa niż ta liczba zamordowanych. Więc oczywiście władza sowiecka jako władza komunistyczna nie kojarzy takich podstawowych faktów, że jak zamorduje rodziców, no to coś trzeba gdzie zrobić z dzieci. Więc oni się zorientowali, ale dopiero mniej więcej po dwóch miesiącach. Jak po dwóch miesiącach mordowania nagle się okazało się, że dworce w Związku Sowieckim, mimo zakazów i tak dalej, pełne są jakichś bezpańskich dzieci, bezprizornych, czyli takich, jak to było podczas wojny domowej, no to wtedy się zorientowali, że o Jezu, no jest strasznie dużo dzieci, co z tym trzeba zrobić. Zaczęli robić takie obozy koncentracyjne, gdzie tam te dzieci zbierali i gdzieś tam wywozili. Teraz niestety się okazuje, właśnie ostatnio odkryto taki grób pod Nowosybirskiem, że niestety część też wymordowano, ale część nie wymordowano. To zmieniali tożsamość i te dzieci się wychowywały jako po prostu już tam jakieś rosyjskie dzieci z domu dziecka, bez pochodzenia, krótko mówiąc, sierot. No i to jest ta rzecz taka na poziomie tym, nazwijmy to, prywatnym.
te rzeczy ciągle są do rozwiązania. Natomiast pokaż może jeszcze paru przedstawicieli tych właśnie tak, no tutaj czy ta pani żyje teraz po 8 latach, to zagadka, no. To byli tak. A. Chodziliśmy też właśnie do księża, tacy, którzy byli w ośrodkach polskich, mieli z reguły sporą wiedzę, bo jakby byli taką zbiorowym medium, do których docierały opowieści wszystkich ludzi, wszystkich praw, tak? Więc tam te wszystkie babcie księżom się opowiadało, co tam się działo, i ksiądz potem mógł nam zbiorowo już przekazać, tak? Otóż tak więcej. Także to jest ten aspekt jakby taki prywatny, natomiast jest też aspekt polityczny. No, tutaj jednak okazuje się, że Rosja dokonała ludobójstwa motywowanego etnicznie, wprawdzie Rosja komunistyczna, no i wypadało, żeby się w jakiś sposób do tego ustosunkowało. Na razie Rosjanie wolą ten temat pomijać milczeniem, nawet tak zwani demokratyczni historycy rosyjscy ze Stowarzyszenia Memorial starają się tłumaczyć, że to jednak bardziej właśnie o to szpiegowanie chodziło, że nie można tego tak na karb takiej narodowości składać. No, ale jak ja mówię, no ale jakiego szpiegowania? Przecież po pierwsze nie było żadnych szpiegów, po drugie no, nawet jeżeli kiedyś kogoś tam złapano, no to co on tam mógł wyszpiegować, jeżeli ten system był aż tak hermetycznie zamknięty i tak otoczony taką jakby takim zatorem dostępowym, to co z tego? To chodzi o to, że jeżeli już był taki pomysł, no to oni to ciągnęli. Mówię, no ale to może jednak ciągnęli, no był jakiś podatny grunt, że może był jakiś taki nastrój, który przyzwalał, że Polaków można wymordować, no na przykład Ukraińców nie. To jest inna sprawa, że jakby los Polaków w czasie Wielkiego Głodu. Także no, to jest, wydaje mi się, taka najbardziej trudna kwestia w stosunkach polsko-rosyjskich, wbrew pozorom, no bo Rosjanie muszą się do tego przyznać. Co więcej, w przyszłym roku będzie ta rocznica, to już będzie 2017 rok, to będzie 80. rocznica operacji antypolskiej. No i z tego, co wiem, to jakby ta operacja polska, tutaj też dzięki mojemu działaniu i tam działaniu paru moich współpracowników z PiS-u, tak bym to nazwał, będzie w jakiś sposób świętowana i będzie konferencja w Sejmie temu poświęcona, więc ten problem w jakiś sposób prawdopodobnie ożyje. I cały czas jeszcze czekamy na resztę dokumentów, bo ja tutaj pokazałem te dokumenty, które zostały odebrane drogą telegraficzną, ale istnieje gdzieś oryginał. Znaczy ja nie wiem dokładnie, gdzie istnieje, natomiast Rosjanie powinni, krótko mówiąc, te wszystkie dokumenty pokazać. A teraz na razie jeszcze to nie jest w ogóle kwestia. Także tyle miałbym w takim krótkim wykładzie do zaprezentowania. Jeśli ktoś chciałby się zapoznać szczegółowo, to mam tutaj 50, czy się już się skończyła. Jedna to są relacje tych dzieci operacji polskiej. To są 45 relacji tych dzieci. Po co były zbierane te relacje? No, ja mam, nazwijmy to w sensie naukowym, takie podejście troszkę socjologiczne. Więc bardzo mnie interesowało, jak ta sprawa została zapamiętana. A dobrze wiadomo, że z reguły sposób zapamiętywania się powtarza, jeżeli zbierzemy pewną liczbę relacji, które wykazują duże podobieństwo do siebie, to możemy wtedy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że ta relacja odzwierciedla to, co się wydarzyło. Tak? No to jest taka jakby socjologiczna zasada, w odróżnieniu od jakby działań niektórych historyków, którzy na przykład jedną osobę o coś spytają, ta osoba stwierdzi, że coś tam widziała i to się traktuje jako fakt historyczny. No nie. Żeby coś było faktem w relacji czyjejś, to ta relacja musi być powtarzalna. Tak? Jeżeli 15 osób powiedziało, że coś takiego widziało i te osoby były niezależne, to wtedy można przyjąć, że to jest fakt. Jeżeli jedna osoba coś powiedziała, no to może to widziała, może tego nie widziała, może to myśliła, nie wiadomo. Tak? Więc jakby
zasadą jakby tworzenia obrazu relacyjnego jest powtarzalność. Musi się wszystko powtarzać. No więc po to były zrobione te wywiady i tutaj z Grubsza się wszystko powtarzało, także co do samego przebiegu tych zdarzeń to nie ma jakby wątpliwości. Natomiast druga książka to jest monografia, czyli taki opis. Teraz już tam oczywiście, ponieważ jeszcze brnę dalej w ten temat, to parę tam rzeczy się uszczegółowiło, czy tam wyjaśniło. No tutaj jeszcze nie mam tych dokumentów, które bym przedstawiałem. Natomiast jest to dosyć wierny opis, jak to wszystko krok po kroku przebiegało. Także jeśli ktoś chciał pogłębić, to zapraszam do zapoznania się. No, jeśli Państwo mają jakieś pytania, to słucham. Na ile była w II Rzeczpospolitej wiedza o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jeśli chodzi o operację antypolską? Jeżeli taka wiedza była, jak Polska zareagowała na to, jaki miała wpływ, co mogła zrobić, żeby zahamować tą rzeź na Polakach? No niestety nie było żadnej wiedzy. Dobieranie urzędników przy pomocy. Tam w polskiej dwójce w 1937 roku też miała miejsce taka mała czystka. Te biuro operacji wschodnich przeszło w gruntowną taką jakby przemianę. Człowiek, który zajmował wschodem, został przeniesiony na zachód. Efekt tego był taki, że bo też było coś takiego jak operacja niemiecka, która nawet się zaczęła tydzień wcześniej niż Polska, tylko polegała na czymś innym. Polegała na tym, że wyrzucano Niemców do zagranicy. Zbierano Niemców i to tylko Niemców, którzy mieli obywatelstwo niemieckie, czy nawet jak stwierdzono w rozkazie poddaństwo niemieckie. I proszę sobie wyobrazić, że niemiecki MSZ natychmiast, jak tylko operacja się rozpoczęła, wydał taki okulnik, w którym zalecał swoim obywatelom natychmiastowy powrót do Niemiec. Innymi słowy, Niemcy mieli jakiś przeciw, bo inaczej tego się nie da interpretować. W sierpniu, ten rozkaz był z końca lipca, w sierpniu niemiecki MSZ wydaje okulnik. Tymczasem Polaków nie wyrzucano, tylko mordowano i nikt nic nie wiedział. Prawdopodobnie, bo dotarłem do niego jednego dokumentu, jakieś rodziny komunistów prosiło o interwencję w nasze placówki dyplomatyczne, bo pojawił się, a to już na sam koniec tego wielkiego terroru, jest taka decyzja Stalina, odpowiedź na zapytanie NKWD, gdzie pytano, jak odpowiedzieć polskiej ambasadzie na pytanie o obywateli, ludzi, z którym się urwał kontakt. I Stalin napisał, odpowiedzieć coś tam. Czyli ktoś tam się pytał o coś, natomiast wiedzy nie było żadnej, no ale cóż się dziwić, jeżeli nasz słynny ambasador Grzybowski z Moskwy o tym, że jest pakt Ribbentrop-Mołotow i interwencja sowiecka się zaczyna 17 września, to on się dowiedział właśnie 17 września rano, jak mu zastukali NKWD-ści. Mimo że podobno teraz, tak przynajmniej wskazują relacje, i ambasador amerykański wiedział w Moskwie, i ambasador francuski wiedział, i ambasador brytyjski. Podobno nawet ktoś chciał powiedzieć coś, ale coś ten Grzybowski tego nie przyjął się. Taki był stan naszej dyplomacji, tej służb specjalnych. No, nie wygląda to dobrze. No, jeżeli ja, to też jest moje odkrycie, w tym archiwum SBU znajduję taką teczkę, gdzie jest resume materiału polskiego wywiadu, właśnie co mówiłem, zajętych w 1939 roku w Lwowie, tak? Czyli tego całego wywiadu na wschód. I tam brakuje jednego roku. Bo jeżeli takie dokumenty trafiają do sowieckiego archiwum, czy jakiegoś tam innego wywiadu, to przecież taki generał, który się tym zajmuje, czy tam jakiś inny szef, to on przecież nie będzie czytał tych wszystkich teczek, tylko prosi swoich specjalistów, żeby mu zrobili takie resume, co tam właściwie jest. I to resume tam ma kilkadziesiąt stron, tam jest opisana ta aktywność, no i 50 stron, tak? I tam jest opisana ta aktywność. No i w tym momencie oczywiście ci Sowieci, to już nie byli ci, którzy mordowali, chociaż może jeszcze do pewnego stopnia, musieli się bardzo zdziwić, no bo to miały być
dziesiątki tysięcy, to się okazuje, że było 40 etapów, a przez ostatnie 2 lata praktycznie nie funkcjonowali za wschodnią granicą. Natomiast zrobili oczywiście zeszyt wszystkich współpracowników, krewnych, czy jakichś osób związanych z tymi ludźmi. Był taki zeszyt, ten zeszyt został skopiowany i rozesłany do wszystkich oddziałów NKWD, które zajmowały się okupowaniem Polski. Tak? I potem na podstawie tego zeszytu oni aresztowali i wysyłali na wschód. Także można powiedzieć, że polski wywiad zostawił im pełną taką teczkę, znaczy pełen spis osób, którym trzeba się jak najszybciej zająć. No i oni zrobili. Tak działa. Zamiast zniszczyć, a proszę sobie przypomnieć, jaka była historia Lwowa w czasie II wojny światowej. Przecież tam Niemcy praktycznie to w pewnym momencie zajęli. Potem się cofnęli spod Lwowa. I dopiero weszli Sowieci. Tam naprawdę było bardzo dużo czasu, żeby to wszystko zniszczyć. No ale jak się mówi. Tak, Piotr Zychowicz wysuwa taką tezę, że jakby Piłsudski wcześniej z Białymi się sprzymierzył, Rosjanami, z Denikinem i pogonili bolszewików za Ural, to mogłoby do tego nie dojść. Później traktat Ryski podpisany taki haniebny, że wojska nas zatrzymały. Chodź. No tak, no to ja nawet... Znam Piotra oczywiście. Wspomina tam pana nawet. On wspomina książkę, tak, ale teraz nawet miałbym, bo znalazłem zeznanie, to publikowałem je w najbliższym czasie, jakiś czas temu, Tomasza Dąbala, takiego naszego komunisty, na początku działacza polskiego niby, który też zginął w czasie operacji polskiej. W każdym razie jego zeznanie było dołączone do rozkazu 00485, bo on jako tam odpowiednio przycisnęli, to powiedział, że to właściwie ten POP to rządzi, że on jest szefem tego POP i każdego, kogo poprosili, to uznawał za przedstawiciela agentury POP. I to było dołączone do tego rozkazu 00485, żeby ten rozkaz uwiarygodnić. No i tam on opowiada, w jaki sposób trafił do Związku Sowieckiego. I opisuje, tam pytają go o całe jego zachowanie w czasie I wojny światowej. I on opisuje taką sytuację, że jak w lecie 20 roku wojska sowieckie podchodziły pod Warszawę, to Piłsudski po pierwsze zniknął z Warszawy, po drugie podał się do dymisji. Jest ta słynna sytuacja, gdzie on się podaje do dymisji premierowi Witosowi. I premier Witos tej dymisji nie przyjął. Po trzecie, aż do momentu wyjaśnienia się losu Bitwy Warszawskiej, podobno był ciężko chory. I dopiero jak Bitwa Warszawska się wyjaśniła, że to poszło na naszą korzyść, to on się ocknął z tej maligny i wziął to na siebie to zwycięstwo. Tak? Natomiast wcześniej Dąbal twierdzi, że istniały próby kontaktów między sztabem polskim a sztabem sowieckim i on myślał, że chodziło o to, żeby znaleźć jakieś miejsce dla Piłsudskiego na wypadek zajęcia Warszawy. Znając losy Piłsudskiego, te jego uwikłania wywiadowcze, te jego różnego rodzaju kombinacje, no to tego typu historia wydaje się prawdopodobna, chociaż oczywiście to jest na razie jedna relacja i tak jak mówiłem o relacjach, musi być parę tych relacji, żeby to uprawdopodobnić na 100%, tak? Ale wydaje się to prawdopodobne. Proszę zwrócić uwagę, że Piłsudski i Lenin w ten sam sposób trafili odpowiednio jeden do Polski, drugi do Rosji, tak? Pociągiem z twierdzy tej niemieckiej Piłsudski, a pociągiem ze Szwajcarii Lenin, tak? Przez tam Finlandię. Także jakby metoda plasowania osoby, która ma tworzyć pewnego rodzaju zamęt, była ta sama. Pytanie, czy wstrzymanie się polskich działań zaczepnych na początku w drugiej połowie XIX roku to było coś skorelowane fizycznie, czy to było po prostu przypadkowe? No, to by trzeba było jeszcze przebadać i dotrzeć do tego. Ale jest to oczywiście prawdopodobne. Tak, tutaj pan bardzo ważny temat poruszył odnośnie tego traktatu ryskiego. Właśnie w kontekście tych, jak pan ocenia ten traktat ryski? Bo są dwie w zasadzie koncepcje myślenia o tym traktacie, prawda? Jedna mówi,
Polski mówi, że był to traktat haniebny, ponieważ po stronie sowieckiej zostawiliśmy dziesiątki tysięcy Polaków, których mogliśmy uratować. Rosjanie nam oferowali ziemię, których nie przyjęliśmy. Druga koncepcja mówi, że gdybyśmy tę ziemię jednak przyjęli, to no, wzięlibyśmy piątą kolumnę, prawda, do, od swojej granicy, które, i to by się dla nas dobrze nie skończyło. Dlatego chciałem zapytać, co pan o tym sądzi, która koncepcja jest bliższa pana serca. No i wie pan co, ja czytałem oczywiście nawet tą najnowszą książkę, bo się nazywa Kornat, o traktacie ludzkim, ale ja tutaj, ja nie czytałem ani dokumentów bezpośrednio, ani tych relacji uczestników. Czy można było wziąć więcej wtedy? No jest faktem rzeczywiście, że polskie wojska się jesienią 20 roku wycofały na poziomie, no krótko mówiąc, odpuściły Mińsk, odpuściły pas szerokości miejscami nawet do jakichś 80 km. Wojska sowieckie myślę, że nigdy by się nie wycofały dobrowolnie znikąd, więc tutaj to był błąd, no ale prawdopodobnie już było tak, że skoro one już się wycofały do tego pasa, który ostatecznie stał się granicą ryską, to już raczej było niemożliwy, już był niemożliwy powrót na te poprzednie pozycje. Jest kwestia Mińska. Dlaczego się zdecydowano wycofać z Mińska? I to jest, cały czas trwa dyskusja na ten temat i tutaj to też mnie dziwi, bo rzeczywiście jakby struktura narodowościowa Mińska, na przykład i Białegostoka przed wojną była mniej więcej taka sama, tak? Także jeżeli Białystok można było przerobić na polskie miasto, czysto polskie, tak samo można było zrobić z Mińskiem. A jest też faktem, że akurat w okolicach Mińska, ta Kojdanowszczyzna, te rejony, one były bardzo gęsto zaludnione przez Polaków i ci Polacy w dużej części zostali podczas operacji polskiej wymordowani. Także w tym sensie to był oczywiście błąd. Nie można, oczywiście nie można było się też spodziewać do końca, co się, na czym te rządy sowieckie będą polegały. Chociaż z drugiej strony, jak się słuchać Lenina uważnie, to czegoś można by tam się było domyśleć. Natomiast w takim sensie, że odpuszczanie Rosjanom terytorium jest zawsze błędem, to uważam, że w tym sensie to była decyzja dyskusyjna. A czy powiększenie ludności, niech to będzie o milion Rusinów, czy tam Ukraińców, czy jak to nazwać, by zmieniło sytuację w Polsce, to nie, nie sądzę. Także ciężko jest to oceniać, bo tak jak mówię, nie znam dokładnie dokumentów, natomiast dziwna mi się wydaje decyzja wycofania z tego pasa, który był zajęty. Bo nie wiem, dlaczego to było uczyniono. Czyli raczej koncepcja pierwsza, koncepcja Zychowicza jest panu bliższa. Znaczy sam argument, że przyjęcie większej ilości ludności zamieszkałej na Ukrainie, to by coś tam, tej wschodniej, to by coś zmieniła, to wydaje mi się absurdalne. Teraz zatopić świnię, no przyjmij w Ukrainie. No tak, to jest, ale bez ziemi. Teraz. Tak, tutaj pan tutaj. Pan, tak. Chciałem zapytać, wspomniał pan o tym, że właśnie w takim pozytywnym kontekście, że Beria wygasił tą akcję mordowania Polaków. Dlaczego to zrobił w ogóle? Bo czy to było właśnie spowodowane tym, że zbliżała się wojna, czy może były jakieś inne powody tego? Znaczy nie, on nie wygasił, znaczy on wygasił akcję mordowania Polaków, ale nie było tak, że on szczególnie chciał wygasić akcję mordowania Polaków. On po prostu zakończył wielki terror, wszystkie jego operacje. Kompletnie wszystkie. Ale czy to było spowodowane? Dlaczego to zrobił? Dlatego to zrobił, bo powstała koncepcja, że doszło, jakby, że ten ponad milion trupów, który wtedy powstał, to jest wina, to jest czyjaś wina, tak? Wina, to była zbiorowa wina całego biura politycznego, członków zarządu poszczególnych ministerstw, NKWD-zistów i tych ludzi, którzy to wykonywali, to była ich wina, tak? Natomiast zawsze trzeba znaleźć w sytuacji, kiedy jednak uznaje się pewne rzeczy za przesadzone, jakiegoś kozła ofiarnego i uznano, że winny jest Jeżow oraz jego ludzie. W związku z czym Jeżow został uznany za polskiego szpiega, brytyjskiego też i skazany na śmierć. I większość jego ludzi, tych Żydów głównie, też została wtedy skazana na śmierć. I wtedy w ogóle się zaczęło mówienie o Stalinie jako o antysemicie. Bo to jest w ogóle zabawna historia, że jak państwo
przejrzał jakąś historiografię, taką sowietologiczną, zwłaszcza amerykańską, to się okazuje, że Stalin był antysemitą. Ten sam Stalin, który udzielił w 1933 roku wywiadu dla New York Timesa, gdzie on powiedział, że antysemityzm to jest zbrodnia i u nas w postępowym Związku Sowieckim antysemityzm jest karany śmierci. I rzeczywiście takie wyroki za antysemityzm były. Co więcej, bardzo wielu Polaków, którzy byli łapani w ramach operacji polskiej na to wymordowanie, to byli wyłapani, łapani pod pretekstem tego, że coś tam źle powiedzieli do Żyda. Tutaj ma takie relacje. Ale ponieważ ta grupa oficerów NKWD, która została wymordowana przez Berię, była w dużej części żydowska, a potem jeszcze Stalin obruszył się na koncepcję stworzenia autonomicznej republiki na Krymie dla Żydów, bo taka po wojnie powstała koncepcja. Czy wreszcie rozpoczął jakieś takie działania określane mianem spisku lekarzy, co rzekomo miało doprowadzić do powtórzenia się wielkiego terroru, co wtedy już w ogóle nie było możliwe, ale takie teorie się pojawiają. To miałoby świadczyć o tym, że on był antysemitą. Tak? Także Beria w sensie zakończenia wielkiego terroru był liberałem, to tak jakby pan, niech pan sobie wyobraził, kto jakiś Niemiec, załóżmy, nie wiem, generalny gubernator Frank doszedł do wniosku, że trzeba skończyć z tym mordowaniem Żydów, tak? I przekonał Hitlera, żeby wprowadzić taki okólnik, że ten Goebbels to jest jednak, krótko mówiąc, człowiek zły. Przepraszam, nie Goebbels, tylko Himmler jest człowiek zły. W związku z czym Himmlera trzeba skazać, bo no, przesadził z tymi Żydami i jeszcze Eichmanna trzeba skazać i jeszcze tam szefów tych obozów zagłady trzeba skazać, tak? No to wtedy generalny gubernator Frank wychodził w chwale liberała, tak? I taką funkcję przyjął Beria i co więcej, dobrze wiemy, że gdyby Niemcy, nie daj Boże, wygrały wojnę, no to na pewno ktoś taki też by się znalazł, no bo ktoś by tym niemieckim wyczynom też kres w końcu położył. To nic nie trwa wiecznie, tak? Więc Beria miał taką misję dzielową. A to, że on potem sobie jeszcze tam, oczywiście jak ktoś mu się nie spodobał, to go zamordował, no to oczywiście to trwało tak. Tylko to już były nie miliony, tylko powiedzmy 500 osób rocznie. W okresie takiego nasilenia się represji po II wojnie światowej, jak zaczęli wracać ci ludzie, ci żołnierze, którzy widzieli, że na Zachodzie to się jednak nie głoduje i nawet w tych Niemczech, gdzie tam wszystko jest niby rozwalone, to tak jest bardziej bogato niż w Rosji, no to tam było 3000. Tak? W jednym roku milion, a potem 500, 3000. To jest taka różnica. Istnieje taka opinia, że ta operacja przeciwko Polakom była pewnego rodzaju zemstą Stalina za właśnie wojnę polsko-rosyjską 1919-1920. On to długo nosił gdzieś tam w sercu jako uraz i była podobna decyzja Stalina, który wykorzystał ten czas, żeby właśnie tą operację przeprowadzić. Jaka jest pana opinia w tej sprawie? Nie, nie sądzę pan, bo ja raczej powiedziałem tak, jak powiedziałem. Wydaje mi się, bo to jest tak, że jak pan jest nawet władcą absolutnym, a nie ma władzy absolutnej, to pewne pańskie rozkazy są wykonywane przez ludność podwładną gorliwiej, a pewne są wprost sabotowane. I teraz mieliśmy taką sytuację, że rozkazów dotyczących narodowości było kilka. Wprawdzie ten pierwszy był niemiecki, jak wspomniałem, ale on miał troszkę inny charakter. Potem ten charakter zaostrzono, ale na początku inny charakter. Ale były też rozkazy wobec innych narodowości, a wobec niektórych w ogóle nie było rozkazów, na przykład nie było jakiegoś rozkazu dotyczącego Żydów, tak? Natomiast ten jeden rozkaz polski został jakoś szczególnie gorliwie wykonany. Innymi słowy, moja teoria jest taka, że istniała pewna taka skłonność, że tym Polakom się, krótko mówiąc, należy. I to wynikało, tak jak powiedziałem, z tego jakby wielowiekowego antypolonizmu rosyjskiego, a oprócz tego z antypolskiego nastawienia tych oficerów NKWD, którzy to akurat wtedy wykonywali. Bo prawdopodobnie, jakby to byli czyści Rosjanie, to oni aż tak gorliwie by tego nie robili i wtedy jakby ta proporcja ofiar byłaby nieco inna. Ale tutaj po prostu jakoś
wnikliwie i pedantycznie się akurat tą jedną sprawą zająć. Także to nie jest jednostkowe nastawienie. Stalin prawdopodobnie nie znał nawet do końca skali, jak to przebiegało. Bo on dostawał takie, jak się po rosyjsku nazywa, zwodki, takie jakieś raporty, ale tak naprawdę ostateczne raporty i ostateczna liczba ofiar to była mniej więcej znana dopiero pół roku po zakończeniu sowieckiego. On do niego coś tam dobiegało, jakieś tam przychodziły raporty, gdzie było napisane, złapaliśmy tylu na Ukrainie, już żeśmy rozstrzelali 15 tysięcy, tutaj żeśmy 10 tysięcy i tak dalej, tak? Natomiast całokształt, cały obraz dostał dopiero z pół roku po zakończeniu. I wtedy dopiero wiedział, on coś tam być może wiedział, coś nie wiedział, nie wiemy dokładnie co wiedział. A może było tak, że Stalin czyścił sobie przed pole. Czy on wiedział, on miał napaść na Niemca, a nie Niemcy na Związek Radziecki. No to też niektórzy Rosjanie tak mówią, ale co to znaczy pole? No to znaczy tam Polaków likwidować, żeby tam właśnie oni nie zrobili. No nie, no jeśli się atakuje na zewnątrz, to co ci Polacy tam przeszkadzają? To potem można im internować. Ale zawsze zapęczyli cały jemu wrogi na nim. Może jakieś szczątki takiego, ale to. Raczej nie. To byłoby nieracjonalne. Ale właśnie odnośnie tego, co pan powiedział, no to właśnie Ziemkiewicz też wspomniał o tym, że Stalin specjalnie udawał, że jest... Co? Stalin specjalnie udawał, że Związek Radziecki pogrąża się w chaosie, że są czystki i generalicji i są mordy, w związku z tym, żeby odwrócić jakby uwagę od tego i napaść w takim momencie niespodziewanym. Nie, to właśnie nie. To jest właśnie paradoks tych lat wielkiego terroru. Związek Sowiecki wtedy się wcale nie pogrążał w żadnym chaosie. Ale Stalin chciał, żeby inni tak myśleli. Nie. Jak pan czyta Prawdę, czyli główny ich dziennik propagandowy, oraz jak pan ogląda kroniki filmowe, to był główny przekaz. To były tak naprawdę dwa główne źródła przekazu, które wypływały na zewnątrz. To był okres, kiedy oni budowali kanał Wołga-Don, który osobiście otwierał Stalin, co miało wrócić tam, nie wiem, te rzeki w drugą stronę, góry na dół i tak dalej. Oni wysłali jakiegoś tam Schmidta na biegu przy pomocy samolotu i on tam leciał na ten samolot i wrócił. To była taka odyseja, to było opisywane w gazetach też, jak wrócił, żeby tam Stalin osobiście w brodę całował. To byli gimnastycy, którzy tam po Placu Czerwonym maszerowali w kusych tam jakichś gadkach, tak? Generalnie to był taki okres. Propaganda wtedy chciała sprawić takie wrażenie, że to będzie ten... Rafał Ziemkiewicz nie oglądać kronik sowieckich, warto to obejrzeć. To jest nawet w internecie dostępne. Jakiego rodzaju to jest przekaz? Jest przekaz, jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Jeżeli, wie pan, to jest tak, jeżeli się bliżej człowiek zaznajamia z jakby historią graniczących z obu krajów, to pan dostrzega daleko idącą konwergencję. Tak? Silni, zwarci, gotowi, to jest polskie hasło, to są te same plakaty, co były w Związku Sowieckim, to są te same plakaty, które były w Niemczech. Tylko inne były tutaj krzyżyk, tutaj orzełek, a tutaj sierp i młot. Nastrój był ten sam, tak? Nawet jak Polska zaczęła tutaj w ten nieudolny sposób tworzyć państwo autorytarne, to przecież było dlatego, bo obok byli Niemcy, którzy to samo robili i obok byli Sowieci, którzy to samo robili. Jeszcze ci Włosi, którymi się tam nasza władza podniecała, też to samo robili, tak? To było nawiązywanie. To jest jak teraz, tak? Dlaczego mamy taki podatek? Bo jest w Niemczech. A dlaczego mamy taki? Bo jest w Anglii, tak? A we Francji to już dawno to wprowadzono, dlaczego tego jeszcze u nas nie ma, nie? Byłem osobiście w swojej skupach w tym Katyniu i byłem też niedawno w Bykowni, nie? I no, nasuwa się taka smutna jakby ciągłość, nie? Że te mordy były ciągle tych Polaków niestety tam zaczynając od czasów kozackich, jakby obawiano się tej polskiej wyższości szlachty czy magraterii, tej słowiańskości, polskości, która była troszkę wyżej od tej rosyjskiej. No i potem na przykład to ludobójstwo właśnie w Katyniu to też się wpisuje, bo też przecież wpisano polskie elity, nie? Ciągle tam je jakby niszczono. Czy Katyń w sensie sowieckim to jest zupełnie inny
myśli co innego. To rzeczywiście, jak oni się nie chcą przyznać, że to jest ludobójstwo, Katy, to oni w sensie swojej takiej jakby, swojego myślenia mają rację oczywiście, tak? Bo Katy z punktu widzenia rosyjskiego to jest taka sytuacja, że oni, pierwsze ludzie im się poddali, dobrowolnie. Po drugie, oni większość jednak zwolnili, a wybrali tylko tą górę i górę zlikwidowali. Tak zawsze robiono w tej tradycji wschodniej. Więc dla nich to już tam się nie jak ludobójstwo. Przecież większość byśmy... Oni aresztowali tam z pół miliona tych żołnierzy polskich, a zamordowali tylko 23 tysiące. Tak? W tym miejscu akurat, ale w innych miejscach... Nie, w sumie mniej więcej chyba 23 tysiące, jeśli chodzi o tak zwaną zbrodnię katyńską, co 23 tysiące tam spadało. Także to ludobójstwo to była operacja polska. No tak, oczywiście, natomiast Katyń... Katyń to jest raczej, szczerze powiedziawszy, to co mówiłem nieprzychylnie o tym polskim wywiadzie, to ja zawsze głoszę taką troszkę niepopularną tezę, że te osoby, które padły ofiarą Katynia, no to delikatnie mówiąc, zgrzeszyły wielką naiwnością. No bo czego by się mogły spodziewać? Jakby rozumiały sytuację, to po pierwsze by się nie poddały Sowietom, tylko spieprzały, gdzie, a jak już się poddały, to już powinny spieprzać, gdzie pieprz rośnie, przy pierwszej możliwości się okazji. Oni sobie tam siedzieli i wydawało im się, że nie wiem, że ten lud pracujący miast i wsi im wyzwoli, to im wyzwoli. No, a jeżeli ten ludzie, no, ale większość się poddała po prostu. Bo przecież nawet nie było, tam jest słynna ta historia, że nie było rozkazu, który by nakazał walczyć z tymi sobie tam. Nie było powiedzenia, nie powiem. Więc to... Ale to też postawiło Polaków w bardzo złej sytuacji z tego powodu, że wprawdzie Związek Sowiecki, jak wiadomo, nie był członkiem konwencji genewskiej, ale gdyby był stan wojny między Polską a Związkiem Sowieckim, którego formalnie nie było, to przynajmniej przez aliantów, a nawet Niemców, ci polscy oficerowie byliby uznawani za jeńców. A tak dopiero polski rząd na uchodźstwie musiał mu jakby walczyć o ten status, tak? Tam jeździć, żeby tam Churchill pomógł i tak dalej. Bo to nie było całkiem oczywiste. Z punktu widzenia władz sowieckich, to nie byli żadni jeńcy, tylko uzbrojony band. Pamiętam, że to ma rację, że jeżeli tam nawet kilkadziesiąt tysięcy czy kilkaset tysięcy zginęło Polaków, cóż to jest przy milionach Rosjan, którzy tam też leżą w innych miejscach? To jest ich tłumaczenie. Ale nie leżą miliony po pierwsze. To jest tak, jak się opowiada, bo liczby są bardzo ścisłe, bo wszystko, bo wszyscy ci są spisani i leżą w tych aktach. Więc na przykład jeśli chodzi o Kuropaty, czyli to jest te miejsce pochówków ofiar wielkiego terroru pod Mińskiem, no to tamten ci białoruscy nacjonaliści na początku lat 90. tam postawili tezę, że tam zginęło 200 tysięcy osób i do dziś zdołali tam postawić 70 tysięcy, bo tym lezie takich małych krzyżyków, większych, mniejszych i tak dalej. A za akt wynika, że tam góra leży jakieś 30 tysięcy. Czyli w tej chwili są po dwa krzyżyki na osobę. A większość Polacy, którzy zginęli w trakcie operacji polskiej. Z tych 30 tysięcy około 18 tysięcy Polaków. Może troszkę tam jakiś dosypany, jak się tak wyrażę, bez przydziału. Czyli tak ważną rzeczą jest dokumentowanie tych spraw. I tutaj cześć i chwała autorom i gościowi tutaj. Znaczy, dokumenty nie kłamią. Rosyjskie przysłowie mówi, co się napisze, tego się już siekierą nie wyrobnie. A szczególne znaczenie to ma nawet teraz, jak obserwujemy te zamieszanie tutaj z Polkiem. Jakby te wymysły, że on tam to, że ktoś sfałszował całą teczkę, czy jakieś tam kilkaset stron, czy tam podpisy i tak dalej, no to jest przecież taka totalna bzdura i takie jakby niezrozumienie w ogóle metod działania tych wszystkich instytucji, no aż wołające do nieba. Mówi się, że wyciągli teczki Wolkowi, dlatego że nie chciał stanąć na czele kodów. Nie, ja myślę, że to, co teraz wyszło, to jest przypadek. Takie rzeczy się zdarzają, a te dokumenty to przyszły,
przypadek, też przez przypadek wyleciał. Te najnowsze też przez przypadek. Gdyby nie to, żeby jest jakieś przesilenie. No, umarł ten Kiszczak, ta jego żona żyła zawsze w nieco innym świecie. Przecież sama mówi, że z poetką. Bo poeci to o innych rzeczach tam najwyraźniej myślą. No i postanowiła się podzielić, no i tyle. Znaczy zhandlować przy okazji, tak? Ja może chcę wrócić do tych rzeczy, co pan mówi. Według mnie, mojej wiadomości, Stalin przyczynił się do tego, że Polacy wygrali bitwę warszawską. I on to w sercu nosił, bo on później wcale nie chciał ze swoją armią sportową łączyć się z tą drugą armią rosyjską, bardziej na północ Tuchaczewski. I opóźnił to, ruszył, ale za późno i dzięki temu ta bitwa warszawska została i przez Stalina właśnie udało się nam wygrać. Ja, no ja to jestem w stanie ocenić. On czuł urazę do Polski cały czas. Natomiast i przecież oficjalnie mówi, że Katyń to był odwetem za 1920 rok, za znęcanie się niby Polaków na jeńcach radzieckich. Natomiast... I druga sprawa, jeszcze chciałem powiedzieć, jak się stało, że Niemcy do tych kroków nie dotarli w czasie wojny, do Katynia dotarli, a tu przecież były znacznie większe mobily, prawda? To tak. Bo tu przez miliony... Znaczy dotarli, to wam mówię. Słucham? Dotarli. Ale nie było to uwidocznione. Było? Tak. No, ale Katyn jest głównie uwidoczniony w Komisji Wojennej i nie wiem, jakby Niemcy nie ujawnili Katynia w czasie wojny. Proszę posłuchać. Otóż Niemcy znaleźli zbiorowe groby pod Winnicą. To się nazywa, to funkcjonuje w literaturze, funkcjonowało, bo teraz to wiadomo jest, ale funkcjonowało przez lata jako masakra w Winnicy. Że rzekomo tam, no bo odkopali te groby, to nie były groby, znaczy tak, po pierwsze, Niemcy jak wchodzili na tereny sowieckie, to pierwsze co znaleźli, jak wchodzili do jakiegokolwiek miasta, to co znajdowali? Stosy trupów. Dlatego, bo NKWD jak się wycofało, wymordowało wszystkich swoich więźniów. Był specjalny rozkaz, że wszystkich, nikogo nie ewakuować, tylko ewakuować do ziemi. W związku z czym wymordowali wszystkich więźniów i na przykład, nie wiem, w Lwowie, w tym więzieniu, czy pamiętam, jak to się nazywa, to lwowskie więzienie, wszystko zasypane trupami. W każdym większym mieście 100 trupów. Im głębiej, tym więcej tych trupów. A potem zaczęły wychodzić takie kwiatki jak Katy i z większych takich miejsc pochówków wyszła na jaw Winnica. I co więcej, jak Goebbels robił tu swoją akcję propagandową, że Sowieci to są bandyci i mordercy, zresztą dlaczego tam nie było tajemnicą, to się tam troszeczkę znał, to używał nie tylko Katynia, nie tylko była specjalna delegacja wywieziona do Katynia, gdzie jacyś tam bezstronni fachowcy mówili tak, to są trupy zamordowanych przez Sowietów, tylko była dokładnie taka sama delegacja do Winnicy. Tam próbowano jakąś taką, że to tam Ukraińców mordowano, ale no, to była Winnica, akurat wokół Winnicy też było dużo Polaków i jak wygarnęli te pierwsze, bo tam głębiej już nie kopali, tam pierwsze dwie czy trzy warstwy trupów przywalili, to też połowa to byli Polacy. Także dwa takie miejsca były odkryte. Natomiast oczywiście celem Niemców nie było wykopywanie tam trupów, w dodatku jeszcze mieli problem z własnymi, które gdzieś musieli zakopać, więc to były rzeczy, które odkryli przypadkowo i natychmiast je ujawnili. Mogli jeszcze znaleźć kuropaty i mogli znaleźć tą wykop z takich dużych miejsc. Ale tego akurat nie znaleźli, albo przynajmniej nie ujawnili. Wykopni za osobne grupy Polaków, osobne kwatery, gdzie tylko i wyłącznie Polacy. Nie, nie, ty mylisz groby tych tak zwanych Polaków z ukraińskiej części zbrodni katyńskiej, to tam są te groby i to są groby z lat właśnie 40, a groby Polaków, którzy zostali zamordowani w ramach operacji polskiej, są przemieszane z tymi pozostałymi. Czyli to tak było tam ciągle? Tak, tam jeździło, że było śmieszniej miejsce egzekucji, potem było już na Bykowni, ale na początku
to siedziba NKWD i miejsce wykonywania egzekucji to było dokładnie przy Majdanie. Tam jak się stoi naprzeciwko tego, tam jest taki hotel Ukraina, to jest takie znane ujęcie naprzeciwko. Po lewej stronie jest taki żółty budynek z kolumnikami. To była szkoła dla młodych dam w czasach carskich, a potem jak to przejęli Sowieci, tam ustanowili ČK, GPU i zostały tam NKWD. I tam właśnie NKWD robiły egzekucje i prosto z Majdanu one jechały tam w dół, na drugą stronę do Także jak tam jeździ Komorowski, bo tam Komorowski pojechał, Duda pojechał też ostatnio do Kijowa i on jeździ na tą Bykownię, ale on jeździ na groby katyńskie tak zwane, ale nie wie, że tam jest trochę tych tam parę tysięcy, może czy tam kilkuset, czy pamiętam, akurat na Bykowni, to tam jest jeszcze 20 tysięcy Polaków zamordowanych w czasie operacji polskiej. Można powiedzieć, że pana praca jest twórcza, jako pierwszy pan podjął się tego wyzwania. I stąd moje pytanie o takie kulisy, dlaczego pan się akurat podjął, z kształcenia nie jest pan historykiem, prawda? A inni nie podjęli się wcześniej. Znaczy, nie no, ktoś tam coś pisał, tylko pisali to, nazwijmy to tak. Po pierwsze, jest taki profesor Iwanow, który napisał taką książkę Rozstrzelana Polonia, tak? I on to, tylko on to napisał jeszcze w latach poprzedzających odkrycie tych archiwów, w związku z czym teraz napisał drugą, taką uzupełniającą już trochę tam na podstawie też moich materiałów, tam no, w części nawet tam nie powołał, ale już powiedzmy, tam pisze, to jest Rosjanin teraz na Uniwersytecie w Opolu, tam coś tam pisał. Oprócz tego byli ludzie tacy jak ksiądz Dzwonkowski, ksiądz profesor Roman Dzwonkowski z KUDU, który jeździł po Związku Sowieckim w latach 60. i 70. mając, on tam jeszcze musi to dokładnie opowiedzieć, ale prawdopodobnie miał jakiś tam specjalny blade. Jeździł po tych parafiach tam, niektórych podziemnych, niektórych naziemnych i on stworzył takie martyrologium Kościoła katolickiego w Związku Sowieckim. Tak naprawdę jako pierwszy miał obraz, bo żeby było na przykład jasne, jeśli chodzi o księży katolickich, to księży katolickich było w Związku Sowieckim w momencie przyjścia władzy sowieckiej na Kreml około 600, z czego Polaków było 550. Część z nich wróciła do Polski, wyjechała do Polski w wyniku repatriacji, bo ten proces repatriacji trwał do 1934 roku. Natomiast operacji polskiej nie przeżył ani jeden. Tak? I ksiądz profesor Dzwonkowski rekonstruował losy tych poszczególnych księży. No i tam prawie wszystkich zrekonstruował, więc on był drugą taką osobą. Tylko to była taka, ta jego praca, no powiedzmy, dosyć dla specjalistów. Więc nie było to powszechnie znane. No było jeszcze parę osób, które się zajmowały tak przyczynkarsko. Profesor Winnicki, taka książka Szkice Kojdanowskie, to taka jest bardziej literatura niż nauka. Jest jeszcze tam ktoś chyba na Uniwersytecie w Olsztynie, taki profesor, nie pamiętam, ale z Tarnopola pochodzący, czyli ze Stanisławowa. I on też o niektórych tych rzeczach, które się działy na Ukrainie, coś tam pisał. Natomiast ja sobie za taką zasługę poczytuję to, że mam jakąś taką syntezę, tak? Czyli no i oprócz tego postawienie tego jakby nowego paradygmatu, który jeszcze musi się przyjąć. Tak? To musi chwilę zająć, ale myślę, że tutaj za bardzo dyskusji z tym nie ma, no bo wszystko jest w dokumentach i jak ktoś się zna, no to za bardzo nic nie może dyskutować. Mark Lewszczyzna się to wpisuje? Nie no, wszystko się wpisuje. Mark Lewszczyzna to był jeden tam epizod, no to był polski rejon tutaj na Ukrainie, tam pod Żytomierzem. No to tam też prawie wszystkich wymordowano, że było śmiesznie w Dołgryszu, czyli w głównym mieście stolicy Mark Lewszczyzny, to się nazywał Marklewsk. To jest kościół polski, tam jest
jest tablica upamiętniająca ofiary. Jest napisane ofiary wielkiego terroru i nazwiska są napisane po ukraińsku. Tak jest. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.